Dzisiaj kilka minut o tym, jak pozdrawiają się chrześcijanie. Czy mówić szczęść Boże, czy mówić dzień dobry? Jak uważacie? Gdy Jezus ukazał się kobietom po zmartwychwstaniu, pozdrowił kobiety słowami radujcie się, po grecku chairete, jest to grecki odpowiednik hebrajskiego shalom, pokój, tak się często tłumaczy, ale to nie jest tylko pokój, to jest także wewnętrzna radość. Gdy Maryja odwiedziła Elżbietę, czytamy, że wówczas pozdrowiła Elżbietę. Nie padają tam słowa, nie wiemy w jaki sposób ją pozdrowiła, czy powiedziała tylko po prostu dzień dobry, gdy weszła, czy pozdrawiała ją na sposób bardziej semicki, dłużej, dosadniej, jeszcze bardziej życzliwie. Otóż chrześcijanie pozdrawiali się już od pierwszego wieku na różne sposoby. Niektóre z tych pozdrowień przetrwały, o innych zapomnieliśmy. Niektóre z tych pozdrowień należą do polskiej tradycji, w rodzinach katolickich, w rodzinach chrześcijańskich. Najbardziej znane nam dzisiaj pozdrowienia to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odpowiadamy na wieki wieków. Amen. Albo króluj nam Chryste. I odpowiedź jest zawsze i wszędzie. Pamiętam w nowicjacie, gdy byliśmy budzeni rano, wcześnie rano, odpowiedzialny przechodził się po pokojach, najpierw oczywiście pukał, ale nie czekał na odpowiedź, wchodził do środka i wołał głośno, króluj nam Chryste. I wtedy trzeba było przebudzić się i odpowiedzieć zawsze i wszędzie. I już nie można było się kłaść z powrotem do łóżka. Znamy te oba pozdrowienia. Pozdrowieniem Króluj nam Chryste często pozdrawiają się ministranci. Pozdrowienie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jest cały czas bardzo popularne i znane na wschodzie. Ale jest jeszcze wiele innych pozdrowień, o których trochę zapomnieliśmy. Na przykład, gdy wychodzimy z domu, mówimy, zostańcie z Bogiem. I jest również na to pozdrowienie odpowiedź. Odpowiadało się, Boże, prowadź. Inne pozdrowienia, które już teraz są rzadko spotykane, to choćby pozdrowienie człowieka, gdy spotykamy go podczas pracy. Mówimy, Panie Boże, dopomóż. I on wtedy odpowiada, Panie Boże, zapłać, albo Bóg zapłać. Czyli Bóg zapłać to nie tylko słowa księdza, gdy rzucamy jakąś monetę na tacę, ale Bóg zapłać to podziękowanie za życzliwość, podziękowanie za pozdrowienie, pozdrowienie w pracy. Wchodząc do czyjegoś domu, pozdrawiamy mieszkańców słowami pokój temu domowi. I w odpowiedzi słyszymy i wszystkim jego mieszkańcom. Natomiast na najczęściej dzisiaj spotykane szczęść Boże nie odpowiadało się szczęść Boże, odpowiadało się daj Boże. Ja przyzwyczaiłem się do tego, by odpowiadać szczęść Boże na szczęść Boże i dużo czasu zajęło mi to, żeby się przekwalifikować. I gdy słyszę szczęść Boże, by ugryźć się w język i powiedzieć daj Boże. Mamy też tendencję do skracania pozdrowień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus czasem brzmi pochwalony. Unikajmy tego typu skrótów, żeby było wiadomo, kto ma być pochwalony. Warto wiedzieć, że dzisiejszy dzień dobry to także skrót. Jak brzmiało dzień dobry, to pozdrowienie
w pełni rozwinięte, pełnym zdaniem brzmiało: daj Ci Bóg dzień dobry. Czyli dzisiaj mówiąc dzień dobry, to tak naprawdę skracamy to pozdrowienie: daj Ci Bóg dzień dobry. Czy szczęść Boże, czy dzień dobry. Jak powinni się pozdrawiać między sobą chrześcijanie? Jakkolwiek byśmy się nie pozdrawiali, to pamiętajmy, że jest to znak naszej życzliwości. A tak naprawdę to nie tylko naszej życzliwości, bo wszelkie dobro pochodzi od Boga i od Jego Syna Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.